Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Tobie o diecie oczyszczającej, zielona dieta, którą stosuję co wiosnę, na początek wiosny, tak aby przygotować mój organizm do nowego sezonu, do odnowy, tak aby zregenerować mój organizm. Jest to dieta, która jest jedną z takich tradycyjnych diet oczyszczających właśnie z kundalini jogi, i jest to tak zwana monodieta. Co to znaczy monodieta? Monodieta to znaczy to, że nie jemy, nie głodujemy, nie robimy żadnych głodówek takich drastycznych, tylko jemy produkty takie same przez jakiś okres czasu. I w kundalini jodze, w tradycji kundalini jogi mamy wiele różnych monodiet i jedną właśnie z nich jest ta dieta zielona, którą najczęściej poleca się, aby stosować na początek właśnie wiosny, kiedy jest najwięcej wszystko jakby naradza się i kiedy potrzeba nam bardzo dużo prany. Prana to jest energia życiowa, która jest wszędzie, w czymkolwiek, cokolwiek żyje, i jak spojrzymy na to pod takim względem, jak siejemy na przykład, siejemy rzeczy, nasiona, tak, w ogrodzie, w doniczce zasiewamy, to nasionko jest suche i przez jakiś czas może sobie leżeć, czekać, ale do momentu, kiedy zasiejemy to nasionko i zaczniemy o to nasionko dbać, podlewać, to nasionko też dostanie słońce, więc jakby wtedy dopiero zaczyna się proces wzrostu, tak? Czyli to jest właśnie to, o czym mówię, że jest potrzebna prana, energia życiowa, czyli takie nasionko może być bez prany jakiś czas, ale kiedy dodamy tą pranę, kiedy mamy wodę, światło i kiedy dbamy o to, to zaczyna ono rosnąć. Tak się dzieje wiosną i dlatego właśnie w tej monodiecie, w zielonej diecie, o której mówię teraz, jemy zielone warzywa, zielone owoce, dlatego że te produkty posiadają bardzo dużo prany. Posiadają chlorofil i bardzo dużo prany, które nam też w naszemu organizmowi pozwoli oczyścić się, jakby wspomoże oczyszczanie. Wspomnę też o tym, że ja uważam, że nasz organizm jest na tyle inteligentny i niesamowity, że potrafi sam się oczyścić, potrafi sam się uzdrowić. Także nie chcę tutaj mieszać Tobie w głowie, że musisz koniecznie zrobić dietę oczyszczającą, aby oczyścić organizm. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że aby wspomóc oczyszczanie, które jakkolwiek, moim zdaniem wszyscy, którzy przychodzimy w czas wiosny, to przychodzimy naturalnie takie oczyszczanie, ale wspomagamy to oczyszczanie właśnie dietą, czy ćwiczeniami, czy jakąś medytacją, czy innymi różnymi praktykami możemy właśnie wspomóc to oczyszczanie. I właśnie zielona dieta jest takim naszym narzędziem, które nam wspomoże oczyszczanie, takie wiosenne oczyszczanie. Na czym polega zielona dieta? Więc przede wszystkim już wspomniałam, jemy produkty zielone. Jeżeli mówię produkty, to są warzywa, owoce, orzechy. Z orzechów to są pistacje. Jemy też nasiona, jak na przykład nasiona dyni. Również fasolkę mung i zieloną soczewicę. Oprócz tych produktów możesz doprawiać je taką ziołową solą, cytryną, oliwą z oliwek. Można pić herbaty ziołowe, można pić nawet herbatę zieloną. I staramy się nie przesadzać z herbatą zieloną, dlatego że jest tam troszeczkę kofeiny, więc jakby staramy albo taką pić, która jest bez kofeiny. Tak jakby najbardziej wspomóc organizmowi to oczyszczanie. No i przede wszystkim, co jest bardzo fajne w tej diecie, jest to, że to nie ma ograniczeń ilościowych, czyli wiadomo, nie przejadamy się, nie objadamy się, tak jakby nie wiadomo ile, ale po prostu nie musimy bać się o to, że są ograniczone nasze produkty, że są ograniczone posiłki, czyli możemy jeść ile chcemy, także nie głodujemy. Sama z doświadczenia wiem, że ta dieta jest niesamowita. Ja po praktyce mojej właśnie tej diety, kiedyś pierwszy raz tą dietę stosowałam przez 30 dni i naprawdę było coś niesamowitego. Czułam dużo energii, czułam się taka świeża, lekka i czułam to po prostu ten proces oczyszczania. W następnych latach już nie przeprowadziłam tego 30 dni, bo było troszeczkę mi trudno jakby
zorganizować wszystko, włącznie z moją rodziną, z przyjaciółmi, wiadomo, że są jakieś spotkania, więc było mi trudno chodzić ciągle wszędzie do wszystkich miejsc z tymi zielonymi rzeczami i jedzeniem, ale staram się przeprowadzić ją mniej więcej 11 dni każdego roku. I naprawdę co roku tak się cieszę z tego, że mam ten rytuał właśnie oczyszczający zielonej diety. I teraz jeszcze powiem Ci, jak przygotować się do takiej zielonej diety. Więc jeżeli jesz na co dzień dużo produktów mięsnych, jeżeli nie wiem, pijesz dużo kawy, czy alkoholu, czy jakieś bierzesz silniejsze środki medyczne, jakieś lekarstwa, to radzę Tobie przygotować się wcześniej, kilka dni wcześniej, właśnie ograniczyć te produkty, ograniczyć mięso czy kawę, dlatego że jak zaczniesz tą dietę pierwszego dnia i nie zrobisz tego jakiego, nie wiem, przygotowania, to możesz po prostu mieć jakieś skutki uboczne, może Cię bardzo boleć głowa, być zmęczona, może być zmęczona, więc warto się do tego przygotować. I tak samo też jak kończymy dietę, jeżeli ta dieta na przykład trwała przez miesiąc albo trwała dłużej niż 3 dni, 11 dni, to też z dnia na dzień nie zaczynamy nagle dużo jeść, tak, czyli na przykład nie zaczniemy od razu od jedzenia pizzy czy czegoś takiego, bo też Twój organizm może się zastopować, więc też wychodząc z diety musimy to zrobić bardzo delikatnie. I dla kogo jest ta dieta? Więc ja uważam, że ta żadna dieta nie jest idealna dla wszystkich, więc może być tak, że dla mnie, tak jak mówię, jest super, ja uwielbiam tą dietę robić, bo wiem, że dla mnie działa, ale nie obiecuję Ci, że będzie dla Ciebie, nie obiecuję, że dla każdej osoby, więc musisz sam intuicyjnie sobie po prostu wyobrazić albo spróbować, jak się będziesz czuła, dlatego że, tak jak mówiłam, nie każda dieta jest dla każdego. Na pewno w tej diecie mamy obniżoną ilość kalorii, więc jakby spadek energetyczny jest, chociaż mimo tego, że możesz dużo jeść, możesz jeść orzechy, możesz jeść fasolkę, mąk czy soczewicę, ale mimo wszystko jest jakby troszeczkę spadek kalorii, z czym się też wiąże spadek wagi, ale niech Twoim jakby motywem nie będzie to, że chcesz schudnąć przy tej diecie, tylko motywem Twoim niech będzie to, że chcesz się oczyścić, dlatego że i tak waga później pewnie się zrównoważy później. Więc moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby poczuć, że robimy coś dla siebie, żeby się oczyścić. No i na przykład ja mam taką budowę ciała, że też potrzebuję posiłków takich trochę solidniejszych i jakbym tylko jadła na przykład surowe, zielone warzywa, to pewnie nie przyjęłabym tego dobrze, więc dlatego ja codziennie gotuję soczewicę, jem fasolkę, mąk i też jem orzechy, tak żeby troszeczkę jakby się uziemnić. I też piję bardzo dużo ciepłych herbat i gorącej wody, dlatego żeby ogrzać organizm od środka. No i myślę, że wszystkie rzeczy, które chciałam opowiedzieć w tej diecie, powiedziałam. I zapraszam Ciebie też na mojego bloga. Na moim blogu napisałam artykuł, który dokładnie też przedstawia tą dietę, dokładnie jakie produkty, jak ją stosować. Możesz ją stosować od 3, możesz nawet stosować ją jeden dzień, chociaż jeden dzień moim zdaniem jest troszeczkę za mało, dlatego że nie poczujesz po prostu, co się dzieje, więc chociaż 3 dni, 11 dni, może miesiąc, może 40 dni, tak jak Tobie się uda. Ja pamiętam, że pierwszy raz nie myślałam o tym, że zrobię 30 dni, tylko właśnie sobie założyłam, że 3 dni, a później troszeczkę przedłużałam, tak? Czyli stwierdziłam, że po 3 dniach jeszcze 2 dni przedłużę, a później po 5 dniach stwierdziłam, że jeszcze tydzień. I tak powolutku doszłam do 30 dni i jestem nadal do siebie bardzo dumna, że to dokonałam, ale to nie znaczy, że też tak musisz robić. Wystarczy nawet 3 dni i poczuj, jak to na Ciebie działa. Dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję, że zachęciłam Ciebie do tej diety, do spróbowania. A jeszcze chciałam powiedzieć to, że to niekoniecznie musi być wiosną, to niekoniecznie musi być początek wiosny. Ja akurat tak sobie wybrałam, tak mówimy o tej diecie, no bo to jest taki moment, kiedy oczyszczamy organizmy, ale jeżeli będziesz chciała wykonać ją latem czy jesienią, to oczywiście też można, to nie jest zakazane, tylko jest jakby polecamy im tym bardziej wiosną. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat tej diety, na temat kundalini jogi lub medytacji, zapraszam Ciebie i mam nadzieję, że zapraszam Ciebie do napisania w komentarzu, czy na moim Facebooku, czy do napisania do mnie maila i mam nadzieję, że odpowiem Ci na to, co będziesz chciała, czy potrzebowała wiedzieć. Dziękuję bardzo, zapraszam do następnego filmu. Satnam!